witam ponownie. Jestem znowu na rybkach. Jest to moja trzecia zasiadka w tym roku. A ostatnio byłem z kolegami. Dwa dni przez noc. Namiot. Kombinacje alpejskie. Bez ryby. Nie powiem, bo wszyscy próbowali wszystkiego. I wywoziłem łódką. I usypałem łopatką. Proteiny, wszystko co możliwe. Ja siedziałem dwie noce, dwa dni, jedną noc. Koledzy siedzieli piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. I jedna ryba tylko. I to w sumie w dniu odjazdu kolegi Daniela. O drugiej w nocy piękny odjazd. Szkoda, że mnie nie było, bo bym to nagrał. I wyjął z tego co mówił królewskiego 8600, coś takiego kilo. Wczoraj pływałem pontonem tutaj. Kamelką. Sprawdzałem dno. Straszny muł. Straszny muł. Trochę przy trzcinie tu jest taki jakby żwirek. To tam mam jeden spot. A drugi mam przy liniach wodnych. Ale straszny muł. Nie wiem, z 30 cm muł. Robię teraz dłuższe przepony. 30 cm. Coś takiego próbuję. I tak jak mówię, łapię. Wędki znowu stoją w wodzie, bo rzucam w lewo, tam w lewo, daleko, 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 daleko.
niektórzy się pytają, po co wędki w wodzie? Pewnie, żeby było wygodniej postawić sobie wędki na brzegu. Nie chodzić w tych zasanych woderach, bo to nie jest przyjemne w nich siedzieć. Oczywiście jak ma branie, nie ma czasu na zakładanie woderów. Jeszcze jest ta droga, żeby dobiec do wędki. A dlaczego tak robię? A dlatego, że tutaj jest bardzo dużo wędkarzy i na przykład nigdy nie wiem, czy ja będę miał to miejsce tutaj wolne. A ja nęcę. Oni inni wędkarze tego nie robią. Ja nęcę sobie kilka dni wcześniej. Ostatnio też nęciłem, wczoraj. I nie mam zamiaru komuś przygotować łowiska. Dlatego nęcę w takim miejscu, że żeby ktoś musiałby naprawdę łapać w ten sposób, co ja. A większość wędkarzy są bardzo wygodni, po prostu wygoda. Fajnie jest, radzę, w spodenkach fajnie, w klapeczkach, usiąść sobie na brzegu i sobie łapać rybki. Też bym mógł tak zrobić, ale mam nadzieję, że mój trud zostanie wynagrodzony. To było to. Poszedłem do wędki. Do wędek. Chciałem zmienić zestawy. Szczytówka na prawej ręce. Pomyślałem sobie, leszcz siedzi. Dziwi mnie tylko, że ten linek, lin, nie miał siły pociągnąć tego mojego łowy. Później tam go ruszył, zaczął trochę piszczeć. Fajny lin. Liczyłem na karpia, złapałem lina. Ale ryba jest ryba i już mam lepszy humor. Pozdrawiam. Emocji za wielkich nie było, bo nie było jakiegoś takiego typowego brania. Ale rybka się złapała. Super zacięta, za dolną wargę. Zestaw działa.
Na tym kończy się moja zasiadka. Wracam właśnie do domu. Burza mnie spotkała, straszna burza. Chciałem, że parasol porwie, ale nic, spakowałem się szybko. Starczy na dziś, trochę mi głowa boli. Karpia nie złapałem niestety, ale szupak fajny i lin. Z tego miejsca dużo karpi życzę wszystkim i do następnej zasiadki. Na razie, hej. Godzinie w 5:30. Kawa nad wodą smakuje niesamowicie. Z tego miejsca wszystkim życzę miłego poranka.